drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Void Train. Void Train, dokładnie. Kochani, ogólnie powiem wam, że dzisiaj jestem w maratonie. Nagrałem dzisiaj Mega of Legends chyba 3 odcinki. I czwarty chyba będzie już ostatnim. No i teraz nadszedł czas na Void Traina. Niestety nie mam z kim koopa nagrać, nikt nie ma czasu, więc niestety będziemy kontynuować na single player. I bez nikogo. I powiem wam osobiście, jestem już po wymianie ekranu w Switchu. Przyszedłem ci zjedz wypieczoną materię. Pieczoną materię, nie wypieczoną. Blablabla. Dobra. Ahem. I want to warn you about something. Aside from the nasty but harmless creatures, there are other, let's just say, hungry monsters. Oho. Czyli są jeszcze inne potworki. No, nie wiem. To chyba niedobrze. Gdzie jest kuchnia? Gdzieś tu kuchnia nie zamontowaliśmy chyba, czy nie? Potwory. Pokonaj rekina. Możliwe, że żyją tu groźne potwory. Musisz zebrać się na odwagę, by je przepędzić. No, oki. Tylko tak, mi się wydawało. On tu gdzieś pływa? Może nie. Mi się wydawało, że ostatnio tak, robiliśmy kuchnię, dokładnie. Pieczona materia. Spróbujemy jednej sztuki. Da się wziąć jedną. Oddziel jeden. I zróbmy sobie to. Paliwko. No, ze dwie możemy wam dać. I stwórz. No i okej. Teraz się nam to upiecze pięknie. Czy ja coś chcę stąd wziąć? To jest dobre pytanie. W ogóle co my mamy teraz w stole badawczym? Sterylizator oraz bandaż. Oraz bandaż, okej. Pieczona materia. Użyj. Zjadłem? Zjadłem. To jest następne. Opracuj technologię bandaż 1. Bandaż, że tam potrzebował chyba smaru tylko i wyłącznie, prawda? No to sterylizator przyszło. A to i tak potrzebujemy sterylizatora. Dobra. Dwie sztuki. A my nawet to mamy. Dobra. Nieważne. Oddziel jedno. Tutaj sobie włożymy. Niech się ten sterylizator zrobi. Zrobimy sobie bandaże. Dobra, i teraz tak, bandaż. Gdzie się robi bandaż? Klub warsztatowy? Nie. Laboratorium? Ice? Dokładnie. I akurat będziemy mieć ten jeden sterylizator. To sobie go włożymy. Zrobimy sobie ten bandażek do końca. I tu jeszcze czego potrzebowaliśmy? Skóry chyba, prawda? Tak. Mamy skórę, mamy skórę. Oddziel jedno. To zbieramy. No i zróbmy ten bandaż. A raczej opracujmy ten bandaż. No i git. I teraz mamy ogród. Jesteś dziadu? Ale mnie wydygał dziad. Gdzie on jest? Uciek? On chyba uciekł. Tu chyba widzę skórę. Nie, to drewno. Ale to i tak zbieramy takie rzeczy. Ale mnie wydygała dziadyga, no. Wiecie co, bardzo mi ta gra, przynajmniej stylistycznie, nie wiem czemu, bo teoria nie jest w ogóle podobna. Przypomina Planet Craftera, przynajmniej sam ten taki gameplay, wiecie, zbierania tego wszystkiego. Naprawdę, jakiś taki Planet Crafter mi się przypomina z naszych dawniejszych serii. Opa. Dobra, ogródek, tak? Do ogródka potrzebujemy materii i potrzebujemy również... Również potrzebujemy śrubek. No to jednorazowy bandaż. To tutaj się robi bandaż? Komponenty. Ja słyszę cię. Śpiewaj.
A ja go zrobiłem już? Ja. Znaczy, ja go przepędziłem tylko i wyłącznie. Mamy tu gdzieś żelazo? Mamy żelazo. Akurat śrubki będą. Ale śrubo. Możemy powoli ruszać. Będziemy zamulać. Nie będziemy zamulać. Mamy śrubeczki. A, jeszcze jedna materia. Dobra. Gdzieś materia chyba była. Oddziel jeden. O, to mamy oddzielić. I niech się ogródek robi. No ju! Ja mam broń na ciebie. To co myślisz, gałganie? Gdzie mnie to podgryzał, gnojek? Zbrojownia, proch oraz skrzynki z amunicją. Skrzynia z amunicją i skrzynki. Sam jesteś skrzynki. Stwórz bandaże przy stole warsztatowym. To potrzeba było do bandaży. Kura i sterylizator. Sterylizator to są te dwie mazie. Nawet możemy je zrobić. O dziwo. Ups. Przydałoby się pozbierać może troszeczkę żelaza? Troszkę by się przydało. A ty co? A ty co? Gnojku. Kolejny chciał mnie tu podgryzać. Ja. Nic z niego nie wydropiło jeszcze. No to chemisko jedne. Coś mnie tu... Co uciekasz, gnojku? Co uciekasz? Ja ci dam. Będzie mnie tu podgryzał. Gałgan jeden. Ładujmy, bo to akurat 6 pocisków. No nie, no 3, dobrze mówiłem. Dobrze się pomyliłem. Pocisków zawsze to nie 5, prawda? Mi się wydaje, że on leczy się i wraca. Potrzebujemy jakiejś silniejszej amunicji do niego. Leci. Nie, on się nie leczy. Gałganie. No serio chcę dostać po papie. Kłusz jeden, no. Nie walczy z nami. Podgryza i ucieka. To co to jest? Uwięzione surowce. Pamiętać o tym. Znów leci. I słyszałem go chyba. No byłem niemalże pewny, że on tu zaraz przyleci. Jesteś, Kiciuś, jesteś. Chodź do babcia Shiro. Chodź, 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 chodź. Tam cię za mgłą nie widzę, ale ja cię dopadnę. I to dziadostwo jest szybkie. Następnym razem jak tu przyjdziesz, to zostaniesz po gębie totalnie. I się skończy babci sranie. Dobra, myślę, że możemy... Co to było? Jezu, nie straszcie mnie tak. Tam się skasztaniłem. Możemy zrobić sobie więcej sztabek żelaza. Tą dyszkę. Kolejny złomek. Nie no, złom się przydaje. Złom się przydaje jak najbardziej. Już nam się zrobiło to. A paliwa zabrakło. Z 5 macie no. Dobra, gdzie jest ten karaluch? Jesteś karaluchu. Podpuń bardziej, podpuń. No miałeś zginąć już po tej rundzie. Zagnojek. Ja dostał dziad.
Jezu, myślałem, że to jest surowiec, a to nie był surowiec. Dostał załogę. Zbieramy surkę, zbieramy powolutku. Tu się ładnie przetapia. Dobra, ale czekaj, bo my chcieliśmy co innego. My chcieliśmy zrobić ten sterylizator. To w liczbie dwóch. Tak jak pan Quest nam tutaj mówi. Snagałgan gdzieś tu płynie. Kurde, nie widać go. Ja go tu nie widzę, cholercia. Nie widzę gnoja, ale go czuję. Ja go metafizycznie czuję. Wow, 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 wow. Hop. Dobra, mamy sterylizatory. Teraz możemy sobie zrobić... Teraz możemy sobie zrobić bandaże. Nie mam skóry. Tu jest skóra. Oddziel 1. Połóż przedmiot jednorazowy, kolejny bandaż. No i co, Ignajek nie przypłynie już? Ja myślałem, że jak go zabiję, coś dostanę. Nas gra w ciura zrobiła. Na zielono mrygło. Coś mi na zielono mrygło. Ej, no serio, on już nie przypłynął? To chamsko. Tak, bo my już nie mamy miejsca. Może sobie to miejsce zróbmy. Użyj bandaża, ale po co, jak ja mam dużo życia? Miejsce pierwsze, miejsce drugie, nie? Nic. Użyj. Opracuj i zbuduj ogród. No do ogrodu potrzebujemy. A my już mamy ogród chyba zbudowany. A tylko zbudować musimy, a no tak. Troszeczkę w przód wylecieliśmy. Do ogrodu nam potrzeba dwóch śrubek. Gdzieś się chyba coś przyssało. Burku cukrowy. Muszę nas nie ssać. Dwie śrubeczki. I dwa, dwa. O, wziąłem, dobra. Jestem zadowolony, bo udało mi się to wziąć. No serio, ten rekin już nie przypłynie, naprawdę. No, przykro. Myślałem, że coś z niego wydropi fajnego. Op. No nie, ja to chciałem to wziąć, ej. Ja chciałem to wziąć. Ja chciałem to wziąć. Dużo rzeczy. Masa rzeczorków. Możemy po tym chodzić? Nie możemy po tym chodzić. Tak sobie wyobrażałem. Chodzić po pustce. No na pewno. Ach, jaki cel. Dobra, dwie śruby mamy. Brak miejsca, okej. Okej, dobra. Czy już możemy zbudować? Możemy. No i owszem, możemy. No to myślę, że na razie sobie to może stać tu. Nowe zadanie, broń. Wymagania... Nie wiadomo co. Materia organiczna i roślina pustki. To po co nam kazało to robić? To potrzebujemy do zbrojowni. Prężynę i drucik. Prężynka to luz.
dziwny zakręt jest. Zrobimy tu zbrojownię i myślę, że troszeczkę przyspieszymy. Drucik. Jedna miedź. Miedź mamy chyba. Gdzie ty mi uciekasz? Halo. Drut. To jest rura w sumie. Nie drut. To jest rura, nie drut. Nawet nas będzie stać na zrobienie tego, więc luz. To sobie drucik zrobimy. Proch w sumie też byśmy mogli zrobić. Jeszcze śrubka jedna. Nie, sprężyna tam była. Śrubka. Tam było el sprężino. El sprężino. Na serio my tego szarka zabiliśmy chyba. Dobrze. Laboratorium, stół badawczy, zbrojownia 1. R się obraca. Jak na razie tu stoi. Czy my możemy robić nowe bronie? Ja, co? No, my to mieliśmy, ej. Już my to mieliśmy, to jest nie cholery. Żeton. A żeton to nie wiem po co mi jest, ale okej. Dobra, zrobimy drugie, ale to tak troszeczkę nie fair było. Było napisane, że jedno, a teraz dwa. Wyłudzanie surowcy, tyle w temacie. I od razu brak miejsca, świetnie. I od razu brak miejsca. To nam się nie przyda. Jedna sprężynka. No i surka tam wyleciała. Trzeba po nią pójść. Potem po nią nie pójdziemy niestety. Tyle z łomu to się przyda. Oj. Kurde, jestem głodny. Zbrojownię zmień. Stary kumpel. Korpus, uchwyt. Aha. Ciężka lufa. Zasięg minus 2,6 i nic poza tym. Tylko mamy lufę. I mamy upgrade broni, to fajnie. Czy mam na przykład stworzenie broni? Wymaga 3 złomu. Złomu to my mamy akurat chyba dużo. Ja nie wziąłem tego złomu? No wziąłem. Wymaga 1/13, no właśnie. Chyba jeszcze nie możemy. Zastąp dowolny moduł broni przy stole. Wow, co to? Kolejna brama. Ale jakaś inna. Nie ma wstążek. No dobra, zmienimy tą lupę. Ej, ale obrażenia nam 43,8. 43,8. Nic tam się to nie pozmieniało. No dobra. Pozostawiamy sobie te przedmioty, bo tutaj zaraz mi się wydaje, że będziemy tego potrzebować. Tu jest skrzynka. O nie, i podstawową lufę. O nie, to ja nie chcę, tak chcę zmienić ją. Ej, kumpel. Ciężka lufa jest mi niepotrzebna. Ale ta ciężka lufa już została. Nie. Fuck. Nie ma miejsca. Szybko. Śrubki drewno. Śrubki, śrubki, rób śrubki. Rób śrubki. Komponenty śruby. Rób. Zbliżamy się.
No wiesz to. I el drewno. Kolejne. Chyba tu. Możesz się pospieszyć. No nie, nie mam żelaza. Jaki pech. Nie, nie mam złomów w sobie. Zżera mnie trema. Dycha. Zmień. Daj więcej drewna, tak, daj więcej drewna. Dyszkę. Szybkie makro. Możemy. No nie, trójkąt widać. A serio, nie widać wstążek. Nie widać wstążek. To można zostawić tu. Ej, dobra, mam miejsce. Nie ma tragedii. Bandaż sobie weźmiemy. Ja to już nie potrzebujemy. Jest L trójkącik. Razy 5, pięknie. Drezynko, jedź. Otwierać. Policja, dobra, jednak są wstążki. Ich nie widziałem po prostu. Czyli kolejny quest. Ja sobie tą skrzynkę z amunicją opracował jeszcze przy okazji, ale chyba nie zdążymy. Potrzeba tego smaru. A żeby zrobić smar, tam potrzebowałem dwóch zielonych pypków. W teorii dałbym radę co zrobić, bo to i tak jeszcze chwilę będzie trwało. Więc myślę, że zdążymy. Bo nie wiem, czy akurat tej amunicji nie będziemy mogli zostawić, którą już w tej chwili przy sobie posiadamy, więc w sobie to nie byłoby głupio, jeżeli jedziemy do kolejnej stacji. Bo znając życie, tam właśnie będzie coś nowego. Tam będzie właśnie coś nowego. Jedno drewno. No to już bierzemy. Tyk. Dobra, i w teorii teraz możemy zrobić sobie ten proszek, tak? Tak. No to jeszcze jedno. To jest kuchnia, to tego nie chcemy. Laboratorium. Proch. Nie starczy nam chyba. A nie, dobra, to jest dopiero jedno. I starczyło. Proch mamy. Ale nie mamy metalu. Już mamy. Jeszcze jeden proch potrzebuję. Oddziel dwie sztuki. Będziemy potrzebować do tego proch. Usz. Tam się blokowało. Skórzany strój. Płyta pancerza. Maksymalna sytość 1. Wow. No dobra, ta skrzynka na amunicję. Ogród. Zbrojownia, ogród, pojemniki, półka. Skrzynka na amunicję? Już zrobiliśmy to. Ej. Gdzie to jest? Nie ma tego. Jaka lipa. Halo, co tutaj się dzieje? Tutaj tego nie ma. A jest skrzynia z amunicją, okej. Tym strzela twoja broń. Dobra. Wyjaśniło się, to nie jest wcale taka skrzynka, jaką chciałem. Ale nie szkodzi. Nie szkodzi. Ważne, że mam już to opracowane. Wychodzimy. I szukamy. Mamy jakieś ulepszenia do pociągu? Zaiste nie, ale dałoby się dodać jeden wagonik.
Ulepsz wagon. Dwa tłoki, które mamy. Czy możemy zrobić w teorii? Gdzie było to żelastwo? Dwa tłoki. Aha, i jednego smaru potrzebuję. Tak? Tak, czyli dwóch smarów potrzebujemy. Jeden smar chyba mieliśmy już. Ja to zostawiłem. Kurde, jaki jestem bałaganiarz. A tam było potrzebne to zielone coś. O. Sobie od razu dodajmy. No i tak będzie trzeba tego drewna dodać, bo i tak chcemy zrobić smar. Znaczy smar. To nie jest smar. A może i smar? Smar. Zabrakło paliwa niestety. Damy z piątkę. Powinno starczyć. Znaczy na pewno starczy. Na 100%. No i dobra, zrobimy te dwa tłoki przy okazji i zobaczymy, co nam to ulepszy. W jaki sposób nam to będzie ulepszyć, czy w ogóle się opłaca te ulepszenia robić. Te dwa. Dobra, i co tam jeszcze było potrzebne? Tłoki i... A, i dwa żelaza. Zbuduj moduł. Moduł nam jest niepotrzebny, bo wszystkie mamy w tej chwili. Więc git. Dwa tłoczki też mamy. Ulepsz wagon. Mogę na przykład ten ulepszyć? Ulepszył! What? A czym się ima ulepsz wagon do zbuduj wagon? Może mi ktoś wytłumaczyć? Bo może ja czegoś nie rozumiem. To było dziwne. To było mega dziwne. A dodaj wagon. A, to nie jest sprężyna. Jakiś dziwny surowiec, dobra. Ulepszenie to jest powiększenie po prostu tego jednego. No i się wyjaśniło wiele rzeczy. I się wiele rzeczy wyjaśniło. No cóż, no sprawdziliśmy, wiemy co i jak, nie jest źle. Tylko widzę, że my tu nie mamy tak naprawdę żadnego konkretnego celu. Jestem ciekaw, czy możemy po prostu odjechać. Czy ja nie będę klikał oczywiście, ale czy jest zablokowane, czy nie. Możemy odjechać, czyli to jest już taki w teorii dodatkowa lokacja. Jak mogę tutaj to włożyć? Osoby w skrzyni nie są zapisane, jeśli nie podniesiesz ich pod uprzejmie zajezdni. A po co to jest? Tego nie wiem. Ale możemy sobie to zjeść nawet. A nie możemy sobie tego zjeść. Bo jeżeli chodzi o żarcie, to też go zbyt dużo nie mam. W sumie mam zero jedzenia. Ej, ale mamy chyba ten żeton. Mamy żeton. Jeden w teorii możemy poświęcić tutaj. Rzeczorki. Okej. To coś jest ciekawego? Nic. Za dwa złomu możemy sobie coś kupić. Dobra, ja wracam po żetony. Przy okazji coś zjem. A ja tu... Znaczy, że to tam było akurat, ale... Użyj. A ja tym lodem się najemy. Jakkolwiek to brzmi. O, zaczęliśmy się leczyć. A, dosyta.
Czekajcie, bo to było tu. Drewno było tu. Nie róbmy syfu. Spróbujmy. Wow. 4 sztabki miedzi. I to jest pokazane. Jedna kończynka. To jest chyba złom. 2 to 2 złomy. 3 kończynki to jest surowiec. A rozdymki to nie wiem co. Kierki to jest żeton. Czaszki 2 to jest bomba. Paduszki to jest nie wiem. Kurczaki też nie wiem. Takie zielone coś to jest amunicja. To są chyba ulepszenia do broni. Big bang. Muszę wiedzieć. To wcale farta nie mieliśmy. Myślałem, że coś fajnego nam wydropiło, ale... Ale niestety nie. Wow. Ale nie możemy tego podnieść. Możemy. Więc jama nie ma. Dobra, czyli tu jest tylko element rekreacyjno-sportowy. Ale nie musieliśmy tu iść. Zielone trucie to są chyba tylko lampki. Ale tak już z tej strony widzę, że bardzo są powtarzalne te lokacje. Ta sama lokacja, co byliśmy w sumie w ostatnim odcinku, więc nic nowego. Obstawiam, że tu będą również ludzie do strzelania. Oczywiście, że tak. Au. Ja tu nic nie widzę. Chyba nie załatwiają sprawy. Walki są tutaj naprawdę ciężkie. Pania. Ja cię mogę trafić w końcu, dziękuję. Nie zauważyłem go. Moduł rewolweru, czyli z nich dropi w sumie... czy dropią moduły? Kolejny moduł rewolweru. Wow. Nice. Ciebie nic. Strzelca ze mnie w tej grze nie będzie, teraz wam mówię. Strzelca ze mnie na pewno nie będzie. Nic już nie ma, tu jakieś pierdółki pewnie jeszcze są, tak, drewno. Tu już nic. Tam też już nic. Oh shit, here we go again. Też nic nie... O, coś mi tutaj mrygło właśnie. Jakaś książka. Wiem, są te ołtarze. Czemu nam gra tego nie wyjaśnia? Tak nas wodzi za rączkę, a teraz w sumie mamy stację bez żadnego komentarza. Nie rozumiem tego. Chyba nawet wejść nie da. Troszeczkę inna jest ta stacja od tamtych. Bo w tamtych dało się wejść. Tutaj się wejść nie da. Chyba, że się da. A jestem ślepy. Nie przeczę, że i tak być może. Nie, ale wydaje mi się, że ostatnio tutaj mieliśmy jakieś wejście, a teraz go nie ma.
Czym jest ten ołtarz? Gro, czemu nam tego nie tłumaczysz? Nie rozumiem. Dobra, idziemy stąd. Idziemy, zobaczymy sobie te moduły do rewolweru, czy one cokolwiek nam tutaj zmienią. Coś. Cosiek. Wiem, że... tu się wyjście, da się wyjść. Ja wiem, wybuchu chcą zrobić, ale nie. Ten Mary, amigo. Wow. Dobra, tu więcej nic nie znajdziemy, oprócz jeszcze tego złomu. Ohohoho. Znalazłem Gnaja. Tutaj mamy zbrojownię, mamy zmień, rewolwer. Mamy dwa uchwyty. Wyciąganie, plus 01, rozumiem. Plastyczny uchwyt, awanturnik. Ale, no właśnie, mamy te uchwyty, tylko one nic nie dają. Właściwości 73% większe. No właśnie, to daje jednak coś. No ale patrzcie, zielony i nic nie daje. Czary. I większe obrażenia nam tutaj skoczyły. Mieliśmy tylko uchwyty niestety. Ej, ale to może... Ta ciężka lufa też coś daje, tylko ja tego nie zauważyłem. Nie. Ona nic nie daje, podstawowa jest lepsza. Podstawowa jest lepsza. No dobra, to ruszamy. Wróciliśmy co chcieliśmy. Drewna nam trochę brakuje. Powoli. To tak, ja bym sobie tą podłogę jeszcze tu ulepszył. Jakby było jaśniej trochę, dziękuję. No i elegancko. Nowa ścieżka, czwarta. Ale ja myślę, że sobie delikatnie tutaj przyspieszymy naszą jazdę. Bo już mi też troszeczkę to zaczyna nudzić. Ciągłe zbieranie surowców tylko i wyłącznie. Myślę, że tych surowców tutaj nie ma na razie za dużo. Możemy sobie przenieść, co wy na to? No w ogóle możemy te rzeczy. Ty gnoju. Jabłka gdzieś jest. Od N-ku mieliśmy chyba tak, młode tak. Nie. Możemy sobie tu przenieść, gdzie było. Fuck! Coś nowego. Nie mam pojęcia, co? Droga, nowe zadanie. And these are dangerous creatures we seem to have encountered before. Fuck! Ty jesteś? Jeszcze ciebie tu brakowało. Pak. Au. Ej. Już wiem, że trzeba sobie robić różne zabezpieczenia po bokach. Dobra, poszło.
Jeszcze jeden. Czy ciebie Bóg opuścił? To się musiała zacząć, serio? No, mądre jesteś ta, boty. We're going to have to stay here a little longer, at least to clear the path. No, bo tu jest droga zapchana. Okej. Okay. Moduł rewolweru, kolejny. Bardzo ucierpiały moje pojemniki, no trochę ucierpiały, 90% tam było, tak. Lipa! Nie możemy korzystać z tego, nie, możemy, dobra. Straszyłem. Obrażenia plus 17, szybkostrzelność minus 40, szybkość przeładowania minus 0,7. Celność plus 17, stabilność minus 14. Pierre! Galgady. Wow, jaka dziwna trawa. Dziwna trawa. No to mamy w końcu jakąś wyspę. Jakąś broń byśmy dostali? Co wy na to? Miło by było. Nie przeczę. No, posterunek fajny. Nie wiem czemu, ale ja lubię takie miejsca. Jakieś dziwnie relaksacyjne. Przynajmniej gdy nie ma przeciwników. Toalety! Ta pustka w kiblu pewnie w środku. Nie karmić rekinów, albo karmcie rekiny. Myjcie ręce. Myjcie ręce, właśnie. Pamiętajcie, żeby myć rączki. Posterunki. W pustce można znaleźć posterunki z wrogami. Przejazd przez nie nie jest zablokowany, dopóki nie usuniesz... Przejazd przez nie jest zablokowany, dopóki nie usuniesz baterii. Możesz ją wyjąć, podążaj za kablem, by do niej dotrzeć, lub zniszczyć, by zwolnić przejazd. Aha, czyli możemy to zniszczyć. Możesz także spróbować przebić się przez barierę przy dużej prędkości, lecz pamiętaj, że ryzykujesz utratę wytrzymałości pociągu. Dobrze wiedzieć. No ale nic tu naprawdę nie było? Unfortunate news. You're wanted at every post. Oh, no, no, no. Wait. That's not you. It's a scientist accused of stealing classified documents and artifacts. That's what he looks like. Ten luzik, arbuzik, poradzimy sobie z nimi. To nie było? Nic, a nic. Ej, ale właśnie, tutaj jeszcze mamy coś zaznaczone. Wanted. 200 tysięcy nie wiadomo czego. Dodano nową notatkę. Pani notatko. Po drodze spotkasz przeróżne stworzenie, które przypomina nawet ludzi. Okej. Okay. Posterunek. No ale tutaj nic oprócz tych rzeczy już nic nie ma. No to po co każe nam tutaj i odklikać? Nie rozumiem tego. Musimy sobie to odpuścić. Czy my tą baterię mamy? Nie mamy. Opa. O, skała jak z Króla Lwa. Dobra, nic więcej tu nie ma. Lecimy. Lecimy. Myślałem, że troszeczkę więcej tej rzeczy. Jak coś się tu przeładowuje teraz, wow. A tylko 4 pociski mam teraz? Ej, było 6 przecież. To nam zmieniło, że mamy tylko 4. To wiele wyjaśnia. No dobra, niech będzie tak, jak jest. Dobra, moi drodzy, ale ja tu zaciągam hamulec ręczny. Może nie przypalimy nic. No i co? I widzimy się w następnym odcinku z
Void Traina. Ja ci gnoju dam. O, ty co tu myślisz, że możesz tak krążyć? Nie, ale reload jest fajny. Reload jest bardzo fajny. Dobra, tak więc pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Void Train. Trzymajcie się. Hej, hej!